wszystkich serdecznie na kanale Sport na Antenie. Dziś po raz kolejny spróbujemy się, jeżeli chodzi o typowanie gali KSW, tym razem oczywiście 57. Jest ze mną, tak jak poprzednio, Jakub Nowakowski. Witam, to się nie zmienia. To się nie zmienia, no, ale trzeba przyznać, że poprzednie typowanie nam nie do końca poszło. Miejmy Oj, nadzieję. Tak. Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że tutaj wypadnie lepiej, ale jak ja widzę tę kartę gale KSW 57, no to naprawdę ciężkie zadanie przed nami. Szczerze powiedziawszy, to jest chyba do tej pory najtrudniejsza karta walki, jaką mieliśmy przyjemność typować. Tak zgodzę się z tym. Tutaj naprawdę matchmakerzy KSW bardzo postarali się o to, abyśmy nie mieli takich pojedynków, gdzie możemy śmiało powiedzieć, że ktoś jest pewniakiem. Być może stąd ta promocja Fortuny, gdzie jest promocja na nokauty związane z właśnie KSW 57, gdzie za nokauty Fortuna będzie wypłacać 10 tysięcy złotych na fundację Cancer Fighters, więc no widzisz, ale już robi się reklamę u nas na kanale. Oczywiście Fortuna nas nie sponsoruje, żeby nie było jeszcze. Jeszcze, tak. No a już tak bez zbędnego wprowadzania, chyba przejdziemy do karty walk, gdzie jak widać zaczniemy pojedynkiem polsko-niemieckim, czyli coś, co Polacy lubią oglądać najbardziej. Mianowicie Albert Odzimowski kontra Christian Ekerlin. Tutaj mam nadzieję, że nazwiska nie pomyliłem. No co tu można powiedzieć o tym pojedynku? Jeżeli chodzi o Alberta, ostatnia walka przegrana z Michałem Michalskim na KSW 52. I to w taki dość, powiedzmy sobie, pewny sposób. Tak, Michał Michalski raczej złudzeń nie zostawił wtedy Albertowi, także... Tak, i Albert miał tutaj rok przerwy od walk, powraca no prawie po roku, tak, no bo to też było w grudniu, KSW 52. No i teraz pytanie, czy ta walka to wypadek przy pracy, czy faktycznie jest Michał Michalski to był pewien nieosiągalny na tamten moment dla Alberta poziom, bo no tutaj wiele od tego zależy tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze typowanie. Szczerze, wynik tej walki nie może raczej wskazywać na to, że był to aż tak mocno słabszy dzień, bo wtedy to Michał Michalski był po prostu dużo lepiej dysponowany i wydaje mi się, że ten na tamten moment po prostu był poziom wyżej, przynajmniej pokazał to w tamtej walce. Nie wiem, jak teraz jest oczywiście z Michałem Michalskim, z racji tego, że Albertem Odzimkowskim, nie wiem jak jest, ponieważ z racji tego właśnie, że miał, tak jak mówisz, rok przerwy. No i starcie będzie na pewno o tyle ciekawe, z racji tego, że obaj zawodnicy mają podobne bilanse. Albert Odzimkowski ma 11-4, a Christian Ekerlin 12-5, także no jest to starcie ciekawe i też trzeba spojrzeć na to, że ostatnie 5 pojedynków Christiana Ekerlina są to pojedynki zwycięskie. No już znowu możemy sobie wnikać oczywiście, kto jaki ma rekord, bo tam faktycznie chyba bodajże 2 z tych 5 zawodników miało tylko dodatni rekord i troszeczkę to była taka dokładnie naprawa rekordu. Ale warto zwrócić uwagę na to, że w tych 5 ostatnich jego pojedynkach 4 zakończyły się w pierwszej rundzie. I tutaj nawet nie patrząc właściwie na te rekordy, no to mimo wszystko walczył z zawodowcami. Prawda, no rekord Wiktora Bella. Tak, raz miał debiutanta. No raz z najgorszym rekordem był Wiktor Dell z rekordem 1-6. No ale mimo wszystko to są wszystko wygrane w pierwszej rundzie, tak? Czyli nie jest zbliżony poziomem do tych zawodników, którzy te ujemne rekordy mieli. Mimo wszystko wygrywał też z zawodnikiem z rekordem 11-5, również w pierwszej rundzie. W 15 sekund rozprawił się z Danielem Dorerem, rekord 7-7. No także ciężka walka do wytypowania, no bo też nie wiemy dokładnie, na jakim poziomie ci przy jego przeciwnicy stali. No rekordy, umówmy się, nie zawsze mówią wszystko. No ale jakby nie patrzeć, jeżeli ostatnia porażka Alberta nie jest tak, jak wspomniałem, wypadkiem przy pracy, no to nie wiem, czy tak naprawdę nie będę się tutaj skłaniał bardziej ku Niemcowi, jeżeli chodzi o wytypowanie tej walki. No mówię, to nie możemy ocenić tego jako wypadek przy pracy z racji tego po prostu, jak ta walka wyglądała. No, wypadek przy pracy to można by było nazwać troszeczkę, że gdyby to faktycznie nie było aż takiej przewagi ze strony Michała Michalskiego, ale Michał Michalski bardzo dobrze się spisywał i szybko dość rozbił Alberta. I wydaje mi się, że jak ty się skłaniasz ku Niemcowi, to ja z kolei pójdę w taką stronę, że wydaje mi się, że może tutaj mieć miejsce chęć przełamania się
Tak, to ostatniej na walce pewno. Znaczy... zrewanżowania się i to też na pewno wpływa na psychikę zawodnika, to już wielokrotnie żeśmy mówili, że No jednak to. zawodnik, który przegrał, będzie chciał się zrewanżować. I wydaje mi się, że no, też Christian Ekerlin, zawodnik, który został podbudowany, jego rekord został troszeczkę podbudowany, bo tego niestety nie możemy inaczej określić, no bo po prostu te rekordy tych zawodników nie były imponujące i po prostu ten rekord troszeczkę został nabity. I wydaje mi się, że włodarze KSW mieli świadomość tego, że ten zawodnik może mieć faktycznie nabijany ten rekord. Niewątpliwie coś w nim zauważyli, ale wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który ma teraz poprawić sytuację Alberta Odzimkowskiego, więc ja raczej będę się skłaniał ku Polakowi. No tak, bo już stwierdziłeś, że ja już tutaj postawiłem właśnie na Ekerlina. Tak nie jest. Powiedziałem, że chyba skłonię się na taki typ, no ale tak jeszcze zerknąłem sobie właśnie na kursy bukmacherów i z tego, co widzę, Odzimkowski jest raczej zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o kursy bukmacherskie. No i to mi się wydaje właśnie ze względu na rekordy No i zawodników. właśnie ja też zastanawiam się, czy nie chodzi o to, że Christian Ekerlin nie jest aż tak znanym w Polsce zawodnikiem. No to tak, Bo zawsze często to oczywiście też kursy jednak bukmacherskie. przekłada się na te rekordy. Tutaj bym chętnie zasięgnął gdzieś po zagranicznego bukmachera, żeby sprawdzić te kursy, aczkolwiek no już nie będę aż tak to drążył. Ale zostanę chyba jednak przy tym typie Ekerlin. Oczywiście sercem zawsze jestem za Polakami. Chciałbym, żeby wygrał Albert. No jednak w typowaniu postawię tutaj na Christiana Ekerlina. No to w takim Wydaje mi się, razie. że może tę walkę wygrać, ale to tak jak mówię, to nie jest na pewno jakiś zdecydowany typ, tak że daje nie wiadomo ileś procent Jasne, szans dla jasne. Ale tu Niemca. oczywiście. Takie, szczerze mówiąc, 55 do 45 moim zdaniem, Ale ale w oczywiście stronę Niemca. na tej gali raczej ciężko będzie postawić coś inaczej niż 55 do Zgodzę 45, się, ewentualnie zgodzę się. 60 do 40. Ja jednak zostanę przy Polaku, ze względu na to, że troszeczkę ten bukmacher mi też pomaga, ale no wydaje mi się, że no to jest walka dla Alberta Odzimkowskiego, który no musi wrócić na zwycięską ścieżkę. I wydaje mi się, że Christian Ekerlin takim rywalem po prostu na ten powrót będzie. A jeszcze szybko, tylko decyzja, czy przed czasem, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że to będzie ta walka nie dotrwa do końca i wydaje mi się, że przed czasem wygra Albert Odzimkowski. No ja też postawię, że przed czasem, aczkolwiek w drugą stronę, jeżeli chodzi o zawodnika. I tym samym możemy już przejść do następnej walki, którą jest Kacper Koziorzębski kontra Marcin Krakowiak. Jeżeli chodzi o Koziorzębskiego, zrobił na mnie naprawdę przeogromne wrażenie w walce z Adamem Niedźwiedziem na KSW Dokładnie. 54. Stawiałem na właśnie Koziorzębskiego w tej walce, ale nie spodziewałem się, że on to wygra w takim stylu. On tak inteligentnie rozpracował tutaj Niedźwiedzia. Naprawdę szapoba za tamtą walkę. I kupił naprawdę mój typ tamtą walką. Koziorzębski, wierzę w niego, wierzę, że jest w stanie wygrywać z czasem z najlepszymi. Jest naprawdę bardzo dobrze prosperującym zawodnikiem. A jeżeli chodzi o właśnie Marcina Krakowiaka, no to możemy go kojarzyć między innymi właśnie z programu KSW Tylko Jeden, w którym przegrywał walki z Tomaszem Romanowskim. A jeżeli chodzi o Tomasza Romanowskiego, okej, wygrał ostatnią walkę na KSW, no ale czy styl, w jakim Tomasz Romanowski wygrał tę walkę, mógł się podobać? No No, raczej nie. moim Raczej zdaniem nie. mnie osobiście nie przekonał. No tak, no jeżeli kogoś przekonał, no to okej, oddaję to, no ale no w moim przypadku naprawdę, mimo zwycięstwa, Tomasz zaprezentował się bardzo słabo. A co do Marcina Krakowiaka, tak już wracając, bo nie o Tomaszu Romanowskim, to ja bardzo byłem wielkim fanem, ogromnym fanem Marcina Krakowiaka w programie. Od razu od pierwszej walki, bo bodajże w pierwszym odcinku mierzył się z Pawłem Kiełkiem, z tego co pamiętam, jeśli Tak, się tak, mylę, tak. to mnie popraw. To już w tamtym pojedynku naprawdę mi zaimponowało, jak on się poruszał, jak nie dawał za dużo przestrzeni rywalowi. Był zawodnikiem, który potrafił dobrze skontrować, ale też i dobrze nacierał. No i ja szczerze mówiąc, bardzo chciałem, żeby to on wygrał ten program. I tutaj mam kolejny problem. I tu też możemy się pewnie nie zgadzać, no bo ja sympatii troszeczkę i też myślę, że umiejętności Marcinowi Krakowiakowi nie brakuje. Mimo, że Kacper Koziorzębski świetnie walczył, tak jak powiedziałeś, z Adamem Niedźwiedziem, tak jednak mój typ raczej poleci na Marcina Krakowiaka.
To wiesz co, fajnie, że chociaż będziemy się teraz troszeczkę mniej zgadzać, bo przy poprzednim typowaniu nie zgodziliśmy się chyba tylko raz. Także tutaj troszeczkę będzie zróżnicowanie. Ja postawię na Kacpra Koziorzymskiego. Mówię, po prostu w poprzedniej walce tak inteligentnie rozpracował swojego przeciwnika i zakończył ten pojedynek, że to mnie kupiło. I moim zdaniem Marcin Krakowiak, no przynajmniej póki co, nie będzie w stanie pokonać Kacpra Koziorzymskiego, którego widzę naprawdę z czasem nawet na szczycie KSW. No proszę, bardzo odważna teza. Odważna jednak. Mogę sobie chyba na taką pozwolić, No skoro typujemy jasne, wynik, to. to są tylko i wyłącznie nasze typy. Cokolwiek Dokładnie, oczywiście typujemy wyniki, to możecie nasze. zaczerpnąć, ale z pretensjami to już nie do nas. To oczywiste, po ostatnim typowaniu mogło być troszeczkę tych pretensji. No ale Dokładnie. przyznaj, nie ma co, gdy wstawialiśmy typy na Facebooka, wypadało to dużo lepiej. Tak. Pierwsze nagrywki Także. nam nie wyszły za dobrze, a tutaj już mamy po prostu już to, że na pewno któryś z nas już nie trafi wszystkich pojedynków dobrze, bo już w dwóch pojedynkach się różnimy. Jasne. I to przejdźmy od razu do następnej A poczekaj, walki. bo A, nie właśnie. powiedzieliśmy tego, czy walka potrwa pełen dystans, bo Moim zdaniem przed czasem. moim zdaniem potrwa pełen dystans, także A ja typuję, że przed czasem właśnie Kacper tutaj Koziorzymski Kasper wygra. Koziorzymski wygrał 3 razy przez decyzję, 4 razy nokautował rywala, więc wydaje mi się, że to może się teraz wyrównać, jeśli by wygrał, ale no, tak jak mówię, ja stawiam na wygraną Marcina Krakowiaka, który jeszcze ani razu nie wygrał przez decyzję, więc wydaje mi się, że może być ten pierwszy Pierwszy raz. raz. A przegrywał tylko i wyłącznie przez decyzję Marcin Krakowiak, więc jeśli ma przegrać, to wydaje mi się, że przez decyzję. I przechodzimy Ale dalej. jednak stawiam na wygraną Marcina Krakowiaka. Przechodząc dalej, Tomasz Drwal, pierwszy Polak w UFC, kontra Czech Patrick Kinz. Również ciekawa walka, ponieważ moim Bardzo zdaniem ciekawe. to będzie no, prawdziwy test dla Tomasza Drwala, ponieważ Tomasz Drwal powrócił na KSW 53 po 3 latach przerwy. Swoją walkę wygrał. No, wygrał ją w całkiem efektownym stylu. Moim zdaniem dominował przez całą pierwszą rundę. W drugiej rundzie udało mu się wykończyć właśnie Łukasza Bieńkowskiego. Po takiej przerwie wygrać w takim stylu jak najbardziej zasługuje tutaj na pochwałę Drwal. No, a jeżeli chodzi o jego przeciwnika, no to jest to zawodnik właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem z Czech. Jeżeli chodzi o jego ostatnie walki, no to te walki 3 swoje wygrał. Patrzę właśnie na rekordy tych zawodników. Nie są to nabijane rekordy. No także mamy całkiem ciekawy test do tego, żeby sprawdzić, czy ten powracający Tomasz Drwal dalej jest tak dobry, jak był kiedyś. Szczerze powiedziawszy, ja troszeczkę się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś, że Tomasz Drwal miał tą walkę pod kontrolą z Łukaszem Bieńkowskim. Mi się wydawało, że, choć może nie tyle, miał pod kontrolą, to jest, że jestem w stanie się zgodzić, ale moim zdaniem nie wyglądał aż tak przekonująco w tym pojedynku. Może jakoś strasznie przekonująco nie, no aczkolwiek też I warto właśnie tego pochwalić. się obawiam, że w tym pojedynku, jeżeli z taką samą postawą wyjdzie Tomasz Drwal, to tego pojedynku po prostu moim zdaniem nie wygra. No, w takim razie no Patryk Kinsley już, no to nie jest Łukasz Bieńkowski, to nie jest ta sama klasa co Patryk Kinsley. Wydaje mi się, że Patryk Kinsley po prostu nie pozwoli na słabszą dyspozycję. Tak mi No się właśnie, wydaje. tylko że ta słabsza dyspozycja, o której wspomniałeś, gdzie też no nie do końca się zgodzę, moim zdaniem jednak dyspozycja Drwala była solidna w tej walce. Owszem, nie był to Drwal, jakiego widzieliśmy wcześniej, no aczkolwiek był to powracający Drwal po 3 latach. Czyli Oczywiście, można w tak. jakiś To też tam, ma swój wpływ. tak, To też jest można jakiekolwiek w usprawiedliwienie. jakiś to sposób właśnie wytłumaczyć. Teraz Tomasz Drwal jest stale w treningu, miał właśnie całkiem niedawno walkę, teraz wychodzi po raz kolejny. I mi się wydaje, tutaj znowu się nie zgodzimy, że po raz drugi W od swojego sensie, powrotu wygra. ja nie powiedziałem. Ja powiedziałem tak, że Patrick Kinsel wygra ten pojedynek, jeżeli z takim samym nastawieniem Aha, Tomasz Drwal wyjdzie do okej. walki. Dobra. Ale W takim faktycznie razie masz jeszcze czas na typowanie. jest cały czas w treningu. Faktycznie tą walkę miał niedawno, był bodajże w lipcu, z tego co pamiętam. Tak. No to faktycznie troszeczkę już przetarł te swoje dawne, powiedzmy, progi. I wydaje mi się, że jeżeli wyjdzie
po prostu z innym nastawieniem, troszeczkę takim już bardziej, powiedzmy, w takim już treningu totalnym, w takim, powiedzmy, sztosie treningowym, to wydaje mi się, że wygra. I jeżeli tak będzie, no to. A wydaje mi się, że tak będzie, więc obstawiam, że to Tomasz Drwal wygra ten pojedynek. Okej, okay, czyli jesteśmy zgodni w takim Tak, razie, że w tym nie jest aż tak pojedynku. źle. Tomasz Drwal, Ale na pewno będzie ciężko, na pewno będzie ciężko. i moim zdaniem wygra to przez decyzję. No właśnie, ja się tak właśnie zastanawiam i chyba w tym wypadku się z Tobą zgodzę, że Tomasz Drwal wygra przez decyzję. No bo też, no tak, wydaje mi się, że Patryk Kins będzie cięższym zawodnikiem niż Binkowski. No, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo ciekawy tego starcia. Przyznam się, że jest to jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o tę galę. A przechodząc dalej, mamy Czarka Kęsika z Abusem Magomedowem. Nie mylić, proszę, z Khabibem Nurmagomedowem. Właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, Ale że mamy po raz kolejny starcie polsko-niemieckie. w pierwszym momencie, kiedy przeczytałem artykuł o tym pojedynku, to aż oczy musiałem przetrzeć, ponieważ w pierwszym momencie przeczytałem Nurmagomedów i się zastanawiałem, i aż oczy musiałem przetrzeć, bo się zastanawiałem, jak to możliwe. Przecież Khabib skończył karierę, ale potem po prostu naprawiłem swój wzrok szybko i przeczytałem już poprawnie. No niewątpliwie Khabib Nurmagomedow to nie jest, ale ten pojedynek naprawdę zapowiada się ciekawie, moim zdaniem również. Tak, no szczególnie, że Czarek, kiedy ostatnio go widzieliśmy na KSW, pokonał Aleksandra Ilicza, bardzo solidnego moim zdaniem zawodnika, Jakuba Kamieniarza, który również trzyma wysoki poziom. No także fajnie tutaj, też nie miał aż tak długiej przerwy, ponieważ w tym czasie, kiedy nie widzieliśmy go na KSW, walczył na gali TFL, gdzie również pokonał dwóch swoich przeciwników, także był cały czas w tym treningu, wychodził do tych walk, co myślę, że może być właśnie tym takim punktem, który przeważa nad Magomedowem, który ostatni raz właśnie walczył rok temu, ma tutaj dłuższą przerwę. Co prawda walkę wygrał, ale z zawodnikiem, który debiutował. No, a gdy już spojrzeć tak na jeszcze poprzednią walkę Magomedowa, no to walkę przegrał w pierwszej rundzie po 33 sekundach, co prawda było to 2 lata temu, no ale to też jest jednak jeden argument minus Magomedow, ponieważ no, widać, że zbyt często on w ostatnich latach nie walczył. Dokładnie, a takie coś, jak wiemy, jest bardzo mocno przydatne. Wystarczy też spojrzeć na ostatniego rywala Andrzeja Grzybyka na gali, który mimo tego, że walczył, tak jednak walczył dość rzadko, że też po długiej przerwie dość wracał do MMA. Tam Andrzej Grzybyk ze złamaną nogą wygrał rundę, także No właśnie, także to no, potrafi zrobić różnicę mimo tutaj wszystko. był straszny przeskok umiejętności. No skoro Andrzej Grzebyk z połamaną nogą był w stanie wygrać tę rundę, jeszcze tą nogą próbował gdzieś tam trójkąt założyć, tak, To i był naprawdę blisko by był tego hit. poddania. No, i tak moim zdaniem to, co Andrzej zrobił, to był hit. No ale Tak, oczywiście. wracając już do naszego typowania, no szczerze mówiąc, ja nie widzę argumentu za Magomedowem. Szczerze, mi też go znaleźć bardzo ciężko. Wydaje mi się, że tutaj Cezary Kęsik, Polish Tank jak przed jest czasem. niepokonany, tak raczej zostanie. Ta trzynastka powinna wskoczyć do rekordu. I również uważam, że przed czasem znowu jesteśmy zgodni, to tak w 100%. Coraz bardziej się zgadzamy. Właśnie, tylko ten Pierwsze początek dwa taki był, typy. nie? No dokładnie. O, i przechodzimy do walki o pas kategorii koguciej. Antun Racic kontra Bruno Santos. I co ciekawe, tutaj wcześniej miał walczyć z Antunem Raciciem Sebastian Szybysz. Dokładnie, No ale jednak z niestety powodów choroby niestety do tej wystąpić walki nie nie mógł. dojdzie. Tak, nie dojdzie, ale fajnie, że włodarze KSW zagwarantowali mu, że zmierzy się ze zwycięzcą właśnie tej walki, więc można powiedzieć, że ta walka nie jest tylko walką o pas kategorii kogucej, a również walką eliminacyjną do walki z Sebastianem Szybyszem. Szczerze powiedziawszy, ja bardzo chciałbym, żeby wygrał to Antun Racic, z racji tego, że lubię tego zawodnika. Jest świetnym zawodnikiem. Świetnie walczy, moim zdaniem. No, Bruno za wiele powiedzieć nie mogę, ponieważ nie miałem przyjemności oglądać jego Tak, i pojedynków, myślę, że ale tu nie. mamy prawo Bruno nie znać. Myślę, że raczej zawodnik mało, bardzo mało znany w Ale Polsce. też coś musi być na rzeczy, jeżeli on w debiucie dla KSW dostaje walkę mistrzowską. Także coś Prawda. na rzeczy musi być. Widziałem w ogóle wiele komentarzy, gdy ogłosili walkę,
ludzie pisali, że Bruno strasznie przypomina Maksymiliana Wiewiórkę swoim MMA. I tak właśnie teraz patrzę na to jego zdjęcie z Topology i ciężko mi się z tym nie zgodzić. No cóż. Faktycznie, prawda, prawda. No cóż, no rekord fajny, jeżeli chodzi o Brazylijczyka, no ale oczywiście. Właśnie najgorsze jest, że ciężko mi strasznie stwierdzić, co on właściwie potrafi, no bo tak jak mówiłem, no mamy prawo go nie znać, podejrzewam, że większość osób, która będzie to odsłuchiwało, również raczej styczności z jego walkami nie miała, ale tak jak powiedziałeś, no na pewno nie jest to jakiś chłopak z pierwszej lepszej łapanki, skoro on wchodzi do KSW i od razu dostaje walkę o pas. Dokładnie. No ale Anton Racic, no mimo że... No to jest już klasa, to jest już tak, uznany to jest klasa. Zawodnik dla KSW. Mimo że trzeba jednak oddać. Przyznać, że no jest troszkę nudziarzem. Moim zdaniem te jego walki nie porywają, no tak jak tutaj widzimy... Jest to troszeczkę dla koneserów, to prawda, ale ja osobiście lubię oglądać jego walki, także pod tym względem się nie zgadzamy. Właśnie ale... patrzę na jego ostatnie wyniki, no właściwie nawet to pamiętam, to jest decyzja. Ale dla mnie, no dla tej gali będzie nudniejszy zawodnik walczył niż Anton Racic, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zobaczymy później, czy mamy tego samego na myśli, ale no jeżeli, ja oczywiście w żaden sposób nic nie umówię Raciciowi, moim zdaniem to jest świetny zawodnik i co prawda ten styl może się wydawać nudny, ale jest skuteczny i to jest najważniejsze, tak? Ja chciałbym i uważam, że zobaczę zwycięskiego Antona Racicia w tej walce. Później mamy starcie rewanżowe Sebastian Szyby, Antun Racic, gdzie będę tutaj trzymał kciuki za Sebę, żeby pas wrócił do Polski. No zobaczymy. No, ciekawe, no ale ja multiple leci na Racicia. Ja również uważam, że Racic i wydaje mi się, przez decyzję się nie zmieni. I wydaje mi się również, że się nie zmieni, także kolejna walka, gdzie się zgadzamy. Dokładnie. No aczkolwiek jestem ciekawy, co właśnie pokaże Bruno. Ponieważ no jest tutaj takim znakiem zapytania. O, oczywiście. I przechodzimy teraz do też walki, która mnie strasznie interesuje. Myślę, że wielu fanów KSW bardzo interesuje. Artur Sobiński oraz Borys Mankowski. No, dwie żywe legendy tej federacji. No, prawda, co ciekawe, zadebiutowali na tej samej gali. Oboje w pierwszej swojej walce w debiucie w KSW przegrali. Także można powiedzieć, takie dwie bratnie dusze, jeżeli chodzi o KSW, przez te tyle lat razem szli. Nie przez... doszło do ich walki. Właśnie, no. Ale do ich walki nigdy nie doszło. Zmierzył się ze sobą po raz pierwszy. Śmiało można powiedzieć, że legendarny Kornik, legendarny Diabeł Tasmański. I tutaj również moim zdaniem jest to bardzo ciężka walka do wytypowania, chociaż bukmacher widać, że jest tutaj zdecydowanie za Borysem Mańkowskim, ale ja bym szczerze mówiąc aż tak łatwo tutaj nie poszedł w stronę Mańkowskiego. Szczerze powiedziawszy, ja również nie jestem aż tak przekonany co do zwycięstwa Mańkowskiego, mimo że to on jest moim delikatnym faworytem. No, co trzeba powiedzieć, no Marcin Wrzosek stoczył świetny pojedynek z... Marcin Wrzosek stoczył świetny pojedynek ostatnio z Borysem Mańkowskim na KSW 53, bo on naprawdę świetnie się to oglądało, pojedynek, który tak naprawdę nie pozwolił nam zmrużyć oka, bo naprawdę był cały czas emocjonujący i dużo, dużo ruchu, nie było żadnej bierności ze strony zawodników. Wytrzymali te trzy rundy, mimo że już troszeczkę pod koniec obaj oddychali rękawami. No co do Artura, no Artur ostatnio swoim rywalom no nie pozostawiał za dużo do gadania, bo jego dwie ostatnie walki skończyły się nokautami w pierwszej rundzie, także... No właśnie, naprawdę... i tutaj no, mówi się o tym, że tego starego Borysa uciszył Roberto Solbić. No można się oczywiście z tym zgodzić, no po powrocie przegrał z Normanem Parkiem. No walka z Vaso, zwycięska oczywiście, no ale raczej każdy się tego spodziewał. Walka z Marcinem Wrzoskiem, okej, okay, wyrównana. No ale czy Borys zaimponował w tej walce? Czy udowodnił to, że wrócił stary Borys Mańkowski? W sensie, może nie udowodnił to, że wrócił, ale na pewno pokazał się z bardzo dobrej strony. Nie, no to tak. Ja nie powiem, że to jest Borys, ten stary Borys, czyli no sprzed walki z Roberto Soldiciem, ale na pewno pozytywnie, moim zdaniem. Teraz ma fajną okazję właśnie, żeby pokazać, że wrócił ten Borys. Bo jeżeli wygrałby z Kornikiem, jeżeli wygrałby nawet przed czasem, no to tym bardziej, okej, okay, jestem w stanie stwierdzić, że wraca Borys Mańkowski. No ale powiem ci szczerze, on mnie w tej walce z Wrzoskiem naprawdę no, nie zachwycił. Okej, okay, była to całkiem ciekawa walka, ale pod względem takim, że ona była wyrównana,
a nie, że Borys właśnie kontrolował i dominował w tej walce. No, No co nie, prawda, oczywiście tak, Artur tego nie Sowiński porównujemy. swoją walkę, kiedy walczył z Marcinem Brzoskiem, przegrał, no ale było to 4 lata temu, tak? I dużo od tej pory się zmieniło. A patrząc właśnie na dwie ostatnie walki, no to Sowiński bardzo pokazał się z dobrej strony. No właśnie pokonał Gracjana Szadzińskiego w znakomity sposób. Mi on właśnie na gali KSW 53 zaimponował. Szczerze Borys. powiedziawszy, no to było też takie troszeczkę rozegranie taktyczne tego pojedynku, bo jak wiemy, Gracjan Szczeciński dysponuje piekielną siłą ciosu, a no troszeczkę dystansował go mimo wszystko Kornik i faktycznie fajnie to taktycznie rozegrał, no i udało mu się Gracjana Szczecińskiego znokautować. I szczerze mówiąc, ja mam ogromny problem, mimo że skłaniam się troszeczkę ku Borysowi Mańkowskiemu mimo wszystko, ale to tak po prostu, no szczerze to ciężko mi powiedzieć dlaczego. I no, nie jestem w stanie niestety tego powiedzieć. Artur Sowiński ma za sobą oczywiście dwa nokauty, chciałby, tak jak powiedział w trailerze, chciałby zaliczyć hat-tricka, jest to jak najbardziej możliwe, ale wydaje mi się, że Borys Mańkowski, no ciężko będzie znokautować Borysa Mańkowskiego, jeśli się nie jest Roberto Roberto Soldiciem. Soldiciem. Także no, No ja powiem tak. tu możemy się nie zgadzać prawdopodobnie, Tak, tak mi to się jest wydaje, po naszych typach. bardzo, bardzo trudna walka do wytypowania. No ale tak jak wspomniałem, pokieruję się tym KSW 53 i tym, że Kornik bardzo mi na nim zaimponował, a Borys Mańkowski niekoniecznie. Oczywiście jest to też inna klasa przeciwników, no bo Marcin Brzosek, a Gracjan Szadziński, nie umniejszając No tak, Gracjanowi, no oczywiście. to jest po prostu inny poziom. No, ale po prostu po samej postawie wydaje mi się, że Kornik na ten moment jest po prostu od Borysa Mańkowskiego lepszy. Może będę się mylił, może nie. Szczerze mówiąc, to jest taka walka, że żaden werdykt mnie tutaj nie zirytuje, nie zdenerwuje. To To jest jest tak, że. kolejna walka z tych, która nie pozwoli zamknąć oczu, tak mi Tak, się ja tutaj wydaje, naprawdę więc. bardzo lubię jednego i drugiego, także będę zadowolony bez względu na werdykt. Ale jeżeli mam tutaj wytypować jakiegoś zwycięzcę, no to postawię na Kornika. Może troszeczkę na przekór bukmacherom to robię, nie wiem, ale coś mi tak mówi w głębi duszy, że Kornik może to ugrać. No to dla mnie w takim razie ja postawię troszeczkę, żeby I skontrować. przez decyzję. Ja, żeby skontrować, to powiem, że Borys Mańkowski wygra również przez decyzję. Uważam, że tutaj nokautu nie będzie. I przechodzimy dalej. Moim zdaniem równie piekielnie trudna do wytypowania Kolejny walka. pojedynek, który jest po prostu dla mnie no niemożliwy. No nie wiem, nie wiem. Ja Szczerze tutaj nie bym wiem. szczerze mówiąc, mógł tak teraz ten wyliczankę zrobić albo ruletką zakręcić i Dokładnie, wytypować to jest na tej zwycięzcę. zasadzie. Mowa oczywiście o zwakowanym pasie kategorii lekkiej, zwakowanym przez Mateusza Gamrota, o który zawalczał Roman Szymański z Marianem Ziółkowskim. No i tutaj można mieć wątpliwości co do tego, czemu akurat tak zestawiono ten pojedynek. Ja akurat też wolałbym zobaczyć, tak jak to kiedyś z tobą rozmawiałem, że wolałbym zobaczyć tę walkę tak jak jest, tylko żeby nie była o pas i żeby na następnej Tylko gali żeby lub była za dwie eliminatorem, tak? gale, żeby za dwie gale załóżmy, zwycięzca walki Kornik kontra Mańkowski zmierzył się ze zwycięzcą tej walki. I moim zdaniem to by było bardziej sensowne, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie mistrza, ale nie będę się w to tutaj zagłębiał. Dali taką walkę, to dali. Niektórzy ludzie mają troszeczkę wątpliwości co do tego, czemu Marian Żółkowski dostał drugą Skoro przegrał, walkę, dokładnie. tak, z tego drugą walkę o pas, no ale nie zapomnijmy, że Jan Błachowicz wygrał walkę o pas UFC z Dominikiem Reyesem, który również przegrał wcześniej z Jonem Jonesem i Dominik Reyes walczył drugi raz z rzędu o pas. No i teraz pytanie, czy Marian Ziółkowski powtórzy wyczyn Dominika Reyesa i również przegra? Szczerze, to jest kolejny pojedynek 55-45. Jestem przekonany co do jednego, że ta walka będzie prawdopodobnie walką wieczoru i może być też kandydatką do walki roku. Na ten moment tak mi się wydaje, bo wiemy, jakie pojedynki lubią dawać ci panowie. No, mocne zamknięcie roku na pewno, jeżeli chodzi o takie Dokładnie. zestawienie. No, Roman Szymański, ostatnia porażka, no to z Saladinem Parnasem, no a wiemy, że Ale kto nie przegrywa z Saladinem Parnassem? Saladin Parnas na ten moment to jest klasa sama w sobie. Wygrana z Pejciem na Dokładnie, gali Filip KSW Pejcz, który 53. ostatnio urządził sobie 9-sekundowy bodajże
pojedynek, tak. z panem Rajewskim. No, szczerze powiedziawszy, bardzo ciężko. Ja wiem, że to będzie ciekawy pojedynek i tyle mogę powiedzieć, ale żeby coś wytypować, no to no, nie wiem, może z czystej sympatii to, że ja już bardzo długo podziwiam Romana Szymańskiego, Mariana Ziółkowskiego troszeczkę mniej. No to z czystej sympatii powiem, że Roman Szymański to wygra przed czasem. Czy tak się zastanawiam co do tego Mariana Ziółkowskiego, bo no wiele osób mówi, że on stoczył na KSW 54 równy bój z Mateuszem Gamrotem. Nie do końca się zgodzę moim ja zdaniem również, Gamrot. Ja również, absolutnie. Widziałem dużo takich komentarzy i zastanawiają mnie właściwie, czemu ludzie tak uważają, ponieważ no, Gamrot miał pod kontrolą tę walkę. Owszem, szacunek, fajnie, że potrwała ta walka pełen dystans. I to no, też było, że Marian Ziółkowski ten pojedynek wziął w ostatnim momencie. Tak, przecież. Tak, więc też oczywiście warto tutaj go za to pochwalić. No ale mimo wszystko, umówmy się, to nie była równa moim zdaniem walka. No z twoim zresztą tak samo. No też jeżeli chodzi o ostatnie walki Mariana Ziółkowskiego, no to wygrana z Grecjanem Szedzińskim, z Grzegorzem Szulim Szulakowskim. Ciężko, ciężko. I szczerze mówiąc, ja tutaj postawię również na przekór bukmacherom na Romana Szymańskiego, tak jak ty zresztą. Czemu? Bo tak. Szczerze mówiąc, ja ci nie podam tutaj większego argumentu. To jest taki pojedynek, jest, że no mówię, tak, no po jakby, prostu czuję. Tak po prostu gdzieś jakby głębiej duszy był czuję. Typ u bukmachera, że to będzie walka roku, to prędzej mi się skłonił na wytypowanie, że to będzie walka roku, niż to, że niż tu wytypować zwycięzcę, moim zdaniem. No naprawdę nie, ludzie, którzy to słuchacie, jeżeli chodzi o tę walkę, nie skłaniajcie się na nasz typ, jeżeli chcecie postawić jakiekolwiek pieniądze na tę walkę, no bo tak jak powiedziałem, moim głównym argumentem przy tym przypadku jest bo tak. No i moim niestety też, a chciałbym powiedzieć coś więcej, ale z drugiej strony moim zdaniem ci zawodnicy są na tyle podobni do siebie, że no to będzie po prostu bardzo dobry pojedynek. I na to... I szczerze, no, mimo wszystko skłaniam się ku Romkowi, bo po prostu bardziej darzę go sympatią niż Mariana Ziółkowskiego. No i tyle. I przechodzimy w takim razie do... A często, właśnie, nie, tak, często nie wspomnieliśmy, czy przed z decyzję, czy przed czasem. Ja powiedziałem, że Roman Szymański wygra przed czasem. Ty powiedziałeś, dobra, czyli ja nie tak. powiedziałem. No to ja powiem, że Szymański wygra na punkty w takim razie. I przejdziemy tym samym już do main eventu i... Jak wspomniałem o Antonie Raciciu, powiedziałem, no nazwałem go tak żartobliwie nudziarzem. Ty powiedziałeś, że na tej gali walczy większy nudziarz. I czy ten nudziarz walczy właśnie w tej walce? Tak, dokładnie. Jest to aktualny mistrz. Walka wieczoru, opas kategorii ciężkiej. Phil de Vries kontra Michał Kita. Co tutaj można ciekawego powiedzieć o obu panach? No... Wiadomo, no styl de Vriesa może się nie podobać. No właściwie ciężko, żeby się podobał. No jest nudny się. W oktagonie i jeżeli już ale też jest zaczął skuteczny. Irytować... Oczywiście, nie, tego nie odmawiam. Ale jeżeli już nawet zaczął irytować włodarzy KSW swoim stylem walki, to naprawdę no coś jest nie tak. I fajnie by było, jakby troszeczkę zmienił swoje podejście, tylko z drugiej strony pytanie moje brzmi, czy on będzie potrafił toczyć inaczej te pojedynki. Właśnie, no mi się wydaje, że to jest jego taka taktyka. Dokładnie, dokładnie. No, taktycznie te pojedynki są rozgrywane świetnie i tego nie można mu odebrać. Tylko jeżeli ma świadomość tego, że jest mistrzem i dostaje walkę w main evencie, no to... No to trzeba pokazać, że czemu to jest main event, tak? Tak, dokładnie. No bo jeżeli powiedzmy, czysto teoretycznie, załóżmy, że Phil de Vries wygra ten pojedynek, ale wygra go w takim stylu, jaki robi to zawsze, to ja bym się na miejscu włodarzy zastanowił się, czy warto po prostu w przyszłych walkach mistrzowskich o pas wagi ciężkiej obsadzać to jako main event. Bo... Wiadomo, że jest to waga ciężka, która jest chętnie oglądana, ale no, tak jak właśnie mówisz, no, w takim stylu, no owszem, wygrywa te walki, no tak, to jest skuteczność, to jest najważniejsze, no ale mimo wszystko takie gale jak KSW, również bazują na tym, żeby te walki były widowiskowe, no bo walczy się również dla fanów, tak, którzy to oglądają i to również im ma się podobać. No więc no ciężko mi tutaj naprawdę wytypować. No jeżeli Phil de Vries wyjdzie z takim podejściem, jakie wychodził zawsze, no to moim zdaniem jest niemalże pewniakiem, że wygra to
że wygra ten pojedynek, wygra nie w zbyt ciekawym stylu, ale ten Tak, pojedynek wygra. jeżeli podejdzie w taki sposób, to moim zdaniem wygra. Ale może zgubić go właśnie to, że gdzieś tam będzie chciał troszeczkę sobie pokombinować, pokazać się z ciekawszej strony. No i okaże się, że taka taktyka nie jest koniecznie pod niego, a Michał Kita to No wykorzysta. i wtedy Kita pokaże to, co pokazał z Michałem Andryszakiem, czyli no już też Michał Andryszak miał troszeczkę, moim zdaniem, troszeczkę przewagi w tym pojedynku, ale Michał Kita świetnie potrafił z tego wyjść i w kapitalnym No stylu właśnie pokonał ciężko mi Michała też Andryszaka. zwizualizować sobie, w jakiej formie jest Michał Kita, ponieważ no za dużo tak naprawdę tej formy w walce z Andryszakiem nie mogliśmy zobaczyć, no bo no moim zdaniem skromnym, pewnie niektórzy się z tym nie zgodzą, był to tak zwany lucky punch. No tak, to na ten moment tak może to wyglądać, no bo ze względu na to, tak jak mówię, Michał Andryszak w tamtym pojedynku źle nie wyglądał i wydawało mi się, że do momentu tego ciosu faktycznie miał przewagę. Zresztą tam pamiętam, że Michał Kita miał ogromnego siniaka na czole bodajże, tak dość pokaźnego, czyli no już tam obity był dość porządnie. No No właśnie. i był troszeczkę ten lucky punch, ale to też może świadczyć o tym, że Michał Kita ma piekielną siłę w ręce, jest to Prawda. waga ciężka, więc na pewno tą siłę ma, tylko może mieć więcej siły niż Phil de Vries. I jeżeli Phil de Vries zdecydowałby się na jakąkolwiek wymianę ciosów z Michałem Kitą, to może taką wymianę ciosów po prostu przegrać. Zgodzę się z tym, aczkolwiek, no jeżeli mam już tak definitywnie postawić na mój typ, no to no wygra moim zdaniem Phil de Vries. No właśnie za mało wiem o obecnej formie Michała Kity, bo walka, tak jak wspomniałem, z Andryszakiem za dużo mi nie pokazała. Aczkolwiek jako fan sportów walki z Polski będę trzymał kciuki za Michała Kitę i chciałbym, żeby udowodnił mi, zresztą podejrzewam, że nie tylko mi, ale i większości widzów, że to nie był Lucky Punch i w taki sam sposób pośle Phila de Friesa do snu. Aczkolwiek Ty masz taką nadzieję, a ja tak postawię. Bo tak? tak, ja mimo wszystko Okej. bardzo bym chciał, tak jak Phil de Vries jest mistrzem i bardzo szanuję to, że jest tym mistrzem i że jest zawodnikiem MMA i że poświęca się temu dla tego sportu całe swoje zdrowie, więc no po prostu się życie trzeba szanować. Tak jednak, no po prostu mi te walki Filipa de Vriesa się po prostu nie podobają. Często mam ochotę, tak jak powiedziałem o poprzednim pojedynku, czyli Roman Szymański, Marian Żółkowski oraz Borys Mańkowski i Artur Sowiński, że to będą pojedynki, na których raczej nie będzie warto zamykać oczu. Tak, tutaj wydaje mi się, że jeżeli Phil de Vries wprowadzi swoją stałą taktykę, to po prostu będzie można i tak przespać trochę, a i tak będzie wiadomo, co się wydarzyło, bądź to co było, kiedy my mieliśmy zamknięte oczy. Tym bardziej, że Okej. będzie prawdopodobnie już troszeczkę późno, kiedy będzie ta walka, no to już niektórym osobom może się faktycznie oko przymknąć. No ja, tak jak mówiłem, No. postawię na Phila de Vriesa. Rozum mówi Phil de Vries, sercem będę oczywiście za Michałem Kitą. Fajnie jakby po prostu udowodnił. No gdzieś tam widzę szansę Michała Kity w tym, tak jak wspomniałem, że de Vries będzie chciał udowodnić, że potrafi walczyć w ciekawszym stylu i że właśnie to go zgubi, bo to nie jest taktyka, do której jest przyzwyczajony. Dokładnie, To jest ta dokładnie. szansa właśnie Michała Kity, no a I jeżeli tak nie ja na to będzie, liczę, że to troszeczkę zmienili taktykę włodarzy KSW Brytyjczyk na moim Phila zdaniem de wygra. Vriesa i troszeczkę Phil de Vries będzie jakby zmuszony do tego, żeby troszeczkę swoją taktykę zmienić. I jeżeli ją zmieni na bardziej widowiskowy sposób, czyli no widowy sposób w wadze ciężkiej, no to nie oszukujmy się, to będzie po prostu ostra jatka i wymiana ciosów. Której już w otwartej wymianie ciosów skłaniam się ku temu, żeby to jednak Michał Kita wyszedł zwycięsko i taki jest mój typ, że to Michał Kita zwycięży przed czasem. No i właściwie już podsumowując, no tak jak wspominaliśmy, gala bardzo trudna do wytypowania. No uważam, że nie ma szans na to, że ktoś z nas trafi tutaj 10 na 10, Oczywiście, no oczywiście ale będzie bardzo, zobaczymy. bardzo Będzie ciężko. bardzo o to ciężko, także jeżeli obstawiacie w jakiś sposób tę galę KSW u jakiegokolwiek bookmachera, no bo jak już mówiłem, nie reklamujemy, Przepraszam bardzo. no to na pewno nie kierujcie się w taki sposób, że postawicie całą galę tak, jak my wytypowaliśmy, raczej któryś z nas tutaj wytypował, no bo sam na pewno w taki sposób bym nie zrobił. Szczerze mówiąc, gdybym miał wyłożyć pieniądze na typy, które tutaj przedstawiłem, na taki kupon wrzuciłbym
kozio rzymskiego, kęsika, racicia i defrisa. Tylko te walki bym rzucił na kupon, szczerze mówiąc. Reszta No, była tak dokładnie. wytypowana, bo musiałem. No, ja bym odpuścił Kozio Rzymskiego z racji tego, że stawiałem na Krakowiaka, ale ty jesteś bardziej przekonany na zwycięstwo Kozio Rzymskiego niż ja na Krakowiaka, więc ja bym tą walkę absolutnie wykluczył ze swojego kuponu, ale no, tak jak mówisz, Antun Racic. I wydaje mi się, że Kita mimo wszystko wygra to. Bardzo bym chciał. I też bym dał go na ten kupon i prawdopodobnie tak zrobię. W takim razie my dziękujemy bardzo za uwagę. Tak jak mówiłem, nie stosujcie się w 100% do naszych typów. Ale może w Może, czymś pomożemy. ale może właśnie w czymś pomożemy. Może gdzieś tam zastanawialiście się, kto może wygrać. Może kogoś argumenty was bardziej przekonały, kogoś mniej. Szczególnie ten w walce Ziółkowskiego z Tak, Szymańskim. bo tak. To jest naprawdę świetny argument i myślę, że niepodważalny to, co myśmy Dokładnie. W takim razie wymyślili. dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dziękujemy. I pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę pod filmem. Jest to dla nas w pewien sposób motywujące oraz w jakiś tam sposób na pewno podbija zasięgi. Możecie również zostawić jakiś komentarz, gdzie z nami się zgadzacie lub gdzie się nie zgadzacie. Co do naszych typów, możecie przedstawić swoje. Subskrybujcie.